Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Nioh 2 i pozbyłem się troszeczkę większej ilości sprzętu, więc prawie, no powiedzmy, że połowę w tak dużym przybliżeniu mam już wolną i możemy się zabierać za kolejne zadania w tym regionie. No i tak, ostatnio wykonaliśmy zadanie nieokiełznaną wodę. No właśnie, coś mi nie pasowało w tym miejscu. To było zadanie fabularne. No i teraz mamy kolejne zadanie. Szalona Klinga. Zalecany poziom jest 80. I powiem wam, że w ramach takiego urozmaicenia troszeczkę przełamiemy taki schemat i zaczniemy robić teraz zadanie fabularne, dla takiej ciągłości fabularnej właśnie. A po tym zadanku wręźmiemy się już za zadania poboczne, które są w tym regionie i oczywiście wszystkie wykonam. Także myślę, że to będzie fajny pomysł. To list od Tokichiro ze stolicy. Zaraz, co takiego? Jeden z podwładnych Nobunagi zwrócił się przeciwko niemu i przeprowadził atak na Honnoji, gdzie zatrzymał się Nobunaga. Trzeba tu zostawić nasze wojska, by odpierały ataki z zachodu, ale my musimy ruszyć z Nobunadze z pomocą. No i zobaczymy właśnie, co będzie się tutaj działo. No, jesteśmy po walce z największym yokai, przypominam. Honnoji to bogata buddyjska świątynia znajdująca się w stolicy, która przez wieki zapewniała boską ochronę możnowładcom, cesarzom i bogackim kupcom. W okresie Sengoku Oda Nobunaga zatrzymał się w tej świątyni podczas każdej wizyty w stolicy. Wysokie, wytrzymałe mury otaczające tereny gwarantowały obronę dorównującą fortom. Podczas jednej z wizyt w świątyni, kiedy Nobunaga zajmował się planowaniem ataku na ród Morih, został zdradzony przez podwładnego. W obliczu przytłaczającej przewagi liczebnej przeciwnika i braku możliwości przeprowadzenia kontrataku zbliżał się koniec życia i rządów Nobunagi.気分けのない女よ。なぜ逃げぬ。添い遂げてこそ妻の本。ならばもうよい。あとは好きにせい。助け。わしの亡骸は決して渡すでない。 Ale płynne przejście po tej cutscence, to mi się podoba. Znajdujemy się oczywiście w jaskini, nie wiem jak tutaj wyszliśmy, czy być może zaskoczyliśmy. Chyba tak, nie? I zobaczymy, czy tu jest cisza i spokój. Wydaje mi się, że ona powinien być raczej pierwszy chram. Jeżeli sobie nie otworzymy, rzecz jasna, ale możemy zniszczyć, więc w sumie róbmy to. Zostawię sobie cały czas to antidotum jeszcze, pod szybkim wyborem. Aha, a tej skrzyni identycznej już nie rozwalimy, ale tę jak najbardziej. Ach, nieważne. Czyściutko. Chram jest na górze, już mi radar to podpowiada. Chodźmy pewnie tego skarbu. Honnoji, prowincja Yamashiro, czerwiec 1582 roku. Nie powiem tego, co zwykle, że jest za szybko. Wcale tego nie powiedziałem. I chodźmy dalej. 8 kodam. Ej, otwarcie z drugiej strony? Czyli co, tędy? Możliwe. Dlatego ten skarb tutaj był rozmieszczony, żeby nas lekko pokierować. Okej, okay, ciekawy motyw. Już widzę przeciwników pierwszych. O Boże! Ile to zdrowia on ma? Jezus Maria. No
Możliwe, że to nie jest zbyt sensowne rozwiązanie, że strzelam do niego teraz. Ej, zblokował to. Czyli co, widzi mnie? Nieważne. Pozbyłem się chociaż trochę amunicji. Jakby to było czymś dobrym, nie? Ale nieważne. Okej. Jest skarb. W sumie... Wow! Zauważyłeś mnie jednak. Ej, tego się totalnie nie spodziewałem. Dobra. Wodę. I spróbujmy. No i to mi się podoba. Kurde, bez straty życia prawie. Jeszcze sobie to przedłużę. Ciekawe, czy ten sam patent by zadziałał w niektórych miejscach, co były wcześniej w grze. W których taki ogień nas ewidentnie blokował, żebyśmy sobie na skróty za bardzo nie szli. O Boże, Magon Mio. Dobra, gin gościu. Oni może i mają mało życia, ale są strasznie niebezpieczni. Więc nie ma co ryzykować. Wiecie, pokusiłem się o to zadanie, mimo że mam chyba jeszcze trochę niższy poziom niż zalecany. Nie wiem, czy nie mam przypadkiem 77 nawet. A nie, ja mam równo 80, tak jak jest zalecany, okej. No ale nawet jeśli to tamte trzy poziomy, jakie może bym nabił tych wszystkich pobocznych łącznie, to by nie zrobiło jakiejś takiej różnicy, nie? Spektakularnej, więc... Czemu miałbym czekać? Aż to nastąpi. Dobra, tylko teraz jest pytanie, czy ja muszę iść tędy naprawdę? To jest jedna ścieżka? Chyba tak. No bo tam jeszcze zajrzymy. O, i się okej, zaczynają. Co tam tak niebiesko? Szybko. Jeszcze nie wracamy, jeszcze nie. Czy to jest skrót do chramu? Oczywiście, że tak, ale dobrze. Okej, czyli to sobie zaraz ogarniemy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to będzie główna ścieżka teraz, a my w takim razie powrócimy sobie tędy. O, tu nawet mogłem przejść, jak widać. Ale powrócimy sobie i zobaczymy to. No właśnie, bo coś tu jednak na nas czeka. Słyszę coś dużego! To może być Wyra w sumie. Oby nie. Nie wejdę na to jakoś? Nie. Chociaż wygląda, jakbyśmy byli w stanie. No dobra, może nie. Pod kątem już nie. Zwracam honor. O. Jest ten niebieski płomień. Ładnie. No! Bez takich. Dobra. Eliksir wyrównany. Skarby zebrane, Amrita i jeszcze jakiś tutaj, zobaczmy. Coś czuję, że ten niebieski to by mnie od razu zabił. Nie zdam ich ugasić. No właśnie. Myślę, że to jest dość jasna podpowiedź. Tak naprawdę bardzo jednoznaczna, żeby nie trzymać się blisko tego nawet. Może to nawet oznacza, że nie dalibyśmy się ugasić, gdyby... O Boże, gdybym się podpalił. To jest w sumie możliwy scenariusz. No nie! No nie! No nie! No takie jakieś tam, kurde, boby mnie zabiły teraz, nie? Ja cię kręcę. On rzuca we mnie tym. Nie wiem, czemu teraz te konie ataki mi nie weszły. W sumie powinny, no ale nieważne. Czasami tak bywa, nie? W Nio, że się dzieje coś niewytłumaczalnego. Dobra. Ale był mocny. No ale nie mam otaża na headshota, kurde no. Dobra. I zobaczmy. Na razie ani jednej kodamy nie odnalazłem, a to może znaczyć, że to jest naprawdę bardzo rozbudowane zadanie, ponieważ aż 8 ich tutaj ma występować podobno.
Jest Kodama, a propos. Dobra. Coś tak mi się właśnie wydawało, że słyszę i dlatego tym nawet wspomniałem. Więc chodźmy tędy. Zanim sobie tam zaskoczymy. Wow! Nie widziałem cię, jak się przestraszyłem. Boże, byłem przekonany święcie, że tu nikogo nie ma. Ja pierdzielę, co są za jumpscary w tym Nio ostatnio. Dobra. Nieważne. Mamy to. Pięknie. I zobaczmy, co tutaj było oprócz Kodamy. Cokolwiek? Nie? Dziękuję. Gro. Tu są kolejne skarby, tylko teraz już nie mam pojęcia po prostu gdzie. A nie, no tam jest główna ścieżka w takim razie. Dobra. Bo tego skarbu nie mam przejścia. Dobra, nie tędy. Co ja robię? Za bardzo na skróty chyba chcę iść. Dobra. W sumie mogę zużyć takie małe kamienne dusze i tyle. W sumie ta mała kamienna dusza mnie dość mocno ładowała, bo dawała po 5000. Nieważne. Dobra, tu już się zaczynają prawdziwi przeciwnicy, czyli yokai. A nie, ludzie jacyś tam. O nie, to jest jeszcze gorsze niż Wire, to jest moje kółeczko znienawidzone. Tego nie otworzę. Nigdzie nie przejdę na razie, bo jest ogień. Potrzebuję wody. Ciekawe, czy te niebieskie płomienie można by było gasić później. W sumie? Ja bym tam przebiegł nawet. Myślę, że to będzie gorsze. O-o. No nie, no. Wow! Ej! Dobra, odpalę ducha dla pewności, że nie zginął. Szybciej! Ale miałem szczęście teraz, żebym akurat poza zasięgiem. I zobaczcie, zabijając ich, zgasiliśmy niebieski płomień. Czyli w ten sposób to działa. I to w całej okolicy nawet, nie tylko tutaj obok. Ale nawet we wcześniejszych miejscach to się stało. Dobra, chodźmy z kotkiem. Czyli chyba teraz może warto byłoby się nawet cofnąć gdzieś. Tak się staram sobie przypomnieć, czy były tam jakieś takie miejsca wcześniej totalnie niedostępne dla mnie. Było chyba, ale to jako bardziej taki skrót, wydaje mi się. Nie podoba mi się ten gość jakoś. Myślałem, że wstanie. To był wcześniej skarb, dobra. Czyli, aha, chyba teraz właśnie przeszedłem tym skrótem, o którym wspominałem przed momentem. Trochę inaczej to wszystko wygląda. Tak, to jest to. Dobra, wracamy w takim razie. To ja już wszystko wiem, chyba tutaj wszystko zrobiliśmy nawet, mam przynajmniej taką nadzieję. I możemy się zająć tym obszarem teraz. Tam jest kolejny niebieski płomień, to oznacza, że tam mnie na pewno nie było. W ogóle bardzo ciemno jest, nie? W ostatnich misjach fabularnych w Nio. Tak pod osłoną nocy działamy. Mamy opcję kooperacji, Moribamaru. Coś mocnego tutaj będzie pewnie. Można tak pomyśleć. Dobra, gin. To wygląda jakby tu była jakaś ściana. A jednak nie. Kurde, ale on się respi w tym ogniu na przykład, czy? Tak po prostu jeden tutaj był, zaraz się przekonamy. Wspomniałem, że oni wybuchają. Jakieś dziwne odgłosy słyszę. Jest Kodama na daszku. Już wiemy, co słyszałem. Dobrze. Tutaj już nic więcej chyba nie byłoby. Jest latarnia? Taka zwykła. A nie yokai. Ale za nią czegoś nie ma przypadkiem? Nie, chyba nie. Dobra, zostawmy to w spokoju.
jest woda, ale jej nie potrzebuję. Brawo. A prawie ci to wyszło. To przeciwnicy a la drugie DLC do Dark Souls 2, nie? Z tymi beczkami. A, to nawet nie ma wody, przepraszam, to jest pusto. To by wybuchło chyba, gdyby oni przy tym się wysadzili. W sensie, wybuchłoby jeszcze bardziej. A, to z tym, co mu głowa wyrośnie, nie? Na pewno. No! Oczywiste to było. Wow! Dobra. Mamy lepszy nabiodrek do mojego ekwipunku. A przynajmniej gra nam tak sugeruje. Może być te efekty nie będą lepsze, ale zobaczymy. Co ja zrobiłem? O kurde. Dobra, nie chciałem tego robić. Bardzo nie chciałem tego robić, ale to nieważne. Tędy można było przejść w sumie. Tu jest woda jeszcze. Tylko cholera wrażenie, że tam wcześniej coś przekopiłem, wiecie? Okej, okay, tu jest czysto. Znaczy tego Kodama na dachu na pewno, nie? No ja muszę go mieć. Wow. No sporo rzeczy tutaj musimy nadrobić jeszcze. Tam jest Kodama chyba? Na tym przeciwnym dachu? Może sparaliżował mnie. O, miło. Zgaśmy to sobie, przejście. Możemy spróbować. O Boże. Pięknie. Mamy cię. Oczywiście to nie było wszystko, co tutaj jest. Do zabicia. Niestety. Tutaj nic więcej nie było. O Boże. Pamiętam, jak oni wypuszczali ten paraliż na początku gry przed patchem. Nawet... No, w przypadku każdego chyba upadku w zasadzie. Nawet jeżeli nie byliśmy w świecie, okej. Okay. Tylko w krainie. Znaczy, królestwie, przepraszam. Ale mi to znowu ratowało życie. Czyli moment był dobry, kierunek był tylko zły. Też tak mówię mi, kurde, szybciej to zrobimy od ciebie. Czy to było wszystko? Tak jest! Oczyszczony obszar w końcu. Puh, jeden eliksir. Na razie mam ich bardzo, bardzo, bardzo niewiele. I wypadałoby tutaj się troszeczkę ogarnąć z ich ilością i częstotliwością używania. Nie wygląda to dobrze. Aha. Ja pierdzielę, ostatni mnie zabił, naprawdę. Oooo!
Tu można było zrobić wszystko! Ale nie dawać mu się zabijać. Poza tym... Że tu jest w ogóle jeszcze przejście na dół. O nie, przecież to jest ten... To jest absolutnie pierwszy chram cały czas. Aż myślę, że to jest ten kolejny, jaki znalazłem. O, to jest bolesne. Wow. To było niezłe. O mój Boże. Tego się nawet nie rozwala. Powinienem sobie zakupić świętą wodę jeszcze w sumie. Chyba jest taka możliwość. Za ryż, który mamy za ofiarowanie przedmiotów. Także to byłoby naprawdę znakomite rozwiązanie. No, powinienem w pierwszej kolejności tego Kodamy odnaleźć, bo czuję, że tam dalej już mnie poprowadzi gra tak bardzo, że ja do niego nie wrócę. Ale problematyczne jest to, że ja nie wiem... Nawet nie mam jakiejś takiej koncepcji, jak tam się dostać na razie. Słyszy to, oczywiście. No nie wierzę. Nie wierzę po prostu. No kurde, naprawdę takie badziewie mnie zabiło. O Boże. Jasne, możemy teraz najzwyklejszy... Kurde, no! Co się dzieje? Aha. I teraz mi chcecie powiedzieć, że mogłem sobie to po prostu przebiegać. Mistrz Odaci, no super. Tutaj. Tu jest ten Kodama. I tu jest jakieś starcie. To był koop, ale nie widziałem drogi na górę. Także spróbujemy zawalczyć. Nie wiem, czy to jest ten, który mnie zabił wtedy w sumie. On był chyba w innym miejscu, on się nie respił nawet, nie? Boże, dobrze. Jak dobrze. Ej, to mogło być to... Nie, to nie mogło być to miejsce. Ja bym do tego miejsca sobie podszedł z drugiej strony i odblokował chyba sobie dopiero wtedy, gdy mnie zginął. No dobra, co to Kodamy? Trzeba wykombinować jakąś drogę. Ja nie wiem, czy jej nie ma przypadkiem z drugiej strony. Nie widzę żadnej drabiny.
szczerze mówiąc, ale i tak można się jakoś na ten budynek dostać pewnie z drugiej strony i tyle. Bo tutaj nie. To byłoby zbyt proste. Ale sprawdzimy dla spokoju ducha. Dobra, zaraz wybuchnie jeszcze. Aha. Tym razem nie wybuchnie, okej. To nic nie da. To nic nie da, bo byśmy tędy wyszli, to tylko stracę życie. Dobra. To musimy iść naokoło, niestety. Po raz drugi. W tym obszarze przynajmniej. W sumie z owoca możemy skorzystać. Czy ja mogę to uniknąć w ogóle? Poza wybieganiem za obszar działania? Tak ciężką zbroją? Mam nadzieję. Ale jakoś, znaczy na pewno, ale jakoś mi to nie wychodzi po prostu. Można by było się ogarnąć, ale dobra, chodźmy tędy. Pójdziemy inaczej niż ostatnio. Skoro ostatnio to mi nic nie dało dobrego. Ten mnie zabił ostatnio. No i kurde, już się chciał rozkręcić i bym jeszcze pociekał tutaj, nie? Pociekał? Pociachał! Boże. Tworzymy sobie skrót. Pięknie. I teraz chyba mamy wejść do miejsca... Nie, to nie jest wejście do miejsca z Kodamą, bo Kodama jest tu. Ha. Dobra, będę miał to w pamięci. To jeszcze sobie zobaczymy. Słyszę jakieś takie wycie w ogóle. Tu gdzieś jest Kodama kolejny. Po drugiej stronie, to może być chram. Nie, to nie jest chram, ale jest Kodama, dobra. Czyli okej, dobrze słyszałem. W ogóle takim trochę randomowym miejscu bym powiedział, Godali. Dobra, miał mi się zaraz zrespić za plecami. Ale się nie respi, o dziwo. No dobra, chodźmy do chramu. Bo faktycznie kawał drogi mielibyśmy do niego. I teraz możemy się dopiero spokojnie cofnąć, próbując odrobić to wszystko, co utraciłem, bo tam było 70 tysięcy chyba. No ale nie mam zamiaru farmić, tylko mam tutaj na myśli odrobić progres, nie? Czyli przejdziemy sobie ten etap. Tu się zrespi pewnie ta pani taka. Ja bym sobie Gakiego podprowadził, bo on wygląda jakby był gotowy do zaatakowania mnie za chwilę. Dobra. Dotknij. Wow, myślę, że to będzie walka. No dobra, to tego się nie spodziewałem. Przyznam, zaskoczyło mnie to. I to całkiem pozytywnie. Zejdź. Kodama jest tam. O nie!
Chciałem go sobie do walki przywołać. To bym sam sobie, kurczę, dwóch przeciwników sprawił. Dawno nie było mimików ze skrzyni. Nie wiem, czy zrezygnowali z tego, czy co? Oszalały uchichikła. Okej. Nie było to wielkie wyzwanie, szczerze mówiąc. Bo że jego oszalanie polegało na tym, że nie atakuje po prostu. To fajnie. Bardzo fajnie. No i w sumie to samo. Dobra. Tu raczej by nie było Kodam, bo to jest bardzo bliskie miejsce. Generalnie wydaje mi się, że miejsce, do którego teraz mamy przejść, może się łączyć z tym i powrócimy niejako do tego obszaru, który już zresztą dobrze znamy. Ale to się okaże jeszcze za chwilę pewnie. No, myślałem, że to jest jakiś przeciwnik. Do otwarcia z drugiej strony, klasyka, to też pewnie co? Do otwarcia z drugiej strony. Ta, z drugiej strony, no tutaj masa skrótów będzie, jak sami widzicie. Tu mamy przejście takie jeszcze, ale to będzie nasze przejście takie obowiązkowe. Więc ja myślę, że sobie to już po prostu sobie ogarniemy w następnym odcinku, także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, zapraszam do komentowania i do usłyszenia, do zobaczenia już jutro o stałej porze, czyli o godzinie 16:00 w następnym odcinku z Nio 2. Trzymajcie się i pa pa!